panie trenerze, w 30 sekund z piekła do nieba. 30 sekund w futsalu, można jeszcze tych więcej bramek strzelić tak naprawdę. Powiem tak, no, to jest piękno właśnie tej dyscypliny sportu, której mam nadzieję, że kibice w Lesznie, tak licznie zgromadzeni, robiący tak świetną atmosferę, pokochali i pokochają, bo dla takich meczów się przychodzi, dla takich meczów się wraca potem na halę. A odnośnie samej końcówki, no, straciliśmy dwie bramki, ale też nie graliśmy z byle kim. Troszeczkę zabrakło czasu na zmiany, żeby weszły świeższe osoby i dlatego ta bramka szczególnie na 3-3 wynikająca z braku sił, no ale chłopaki wykazali się determinacją, jakąś tą wolą walki do samego końca i dzięki temu ten mecz zwyciężyliśmy. To zadecydowała naprawdę charakter tego, że 30 sekund mimo straty dwóch bramek na remis jeszcze chcieliśmy ten mecz wygrać. Co dzisiaj na plus, co dzisiaj na minus? Jak zwykle trochę słabsza pierwsza połowa. Na plus na pewno po raz kolejny chyba troszeczkę lepsze przygotowanie fizyczne przeciwników. Na minus jest dużo mankamentów, ale to ja już zostawię do analizy z zespołem, bo pewnych rzeczy takich nie możemy popełniać. Aczkolwiek to dzisiaj był bardzo silny rywal, który pokazał, że ma dużą jakość w futsalu i myślę, że chyba postawił nam się bardziej niż ten faworyt numer jeden tej ligi, czyli Lubawa w ostatnim meczu u siebie. Trener uczula swoich zawodników na to, żeby nie tracić jako pierwsi bramek, bo to mieliśmy w Łodzi, mieliśmy w Białymstoku. Na wyjazdach tracimy, u siebie pierwsi strzelamy, co nie gwarantuje zwycięstwa lub porażki. Tak? Na wyjazdach wygrywamy wysoko na razie, u siebie gonimy ten wynik, ale to taki jest futsal, to można w każdej chwili, nawet będąc zespołem dużo lepszym, tak jak było to w Łodzi czy w Białymstoku, straciliśmy pierwszą bramkę, bo to się zdarza, tak? To blisko jest do bramki, przeciwnik może wykonać jedną akcję, strzelić gola, no ale sami widzimy, jak się potem skończyło. Teraz w Obornikach łatwo też nie będzie. Znaczy, łatwo nie będzie przede wszystkim dlatego, że no, personalnie wyglądamy słabo i brak Kacpra Konopackiego, który w ostatnim meczu złapał kontuzję, Michała Bartnickiego. Dzisiaj Janek Martin z kontuzją od samego początku. Nie wiem, czy zdoła się wykurować na mecz w Opornikach. Każdy mecz będzie trudny. Tak? Już teraz my, mając tyle punktów, wiemy, że każda drużyna będzie się na nas jakoś specjalnie nastawiać. Bardziej będzie zdeterminowana do tego, żeby się postawić. Ale my musimy patrzeć na swoje i bez względu, czy nas pojedzie 8, 7, 6 czy 9, musimy grać po prostu swój futsal. Damian Drewnowski i Sergiej Hamuka kiedy wracają? Damian Drewnowski na tą chwilę przechodzi leczenie z tej racji. Damian, pozdrowienia, cała drużyna jest z tobą, wracaj jak najszybciej do nas. Siergiej przeszedł operację na Ukrainie, no myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy. To są długie na pewno powroty i tu będzie ciężko, żeby w ogóle w tym sezonie zagrali. No, czekam na powrót Kacpra jak najszybciej i ewentualnie Michała, żeby wszedł już w trening, bo na pewno są nam bardzo potrzebni.